tendencja? Endecja? Mam do pana posła takie pytanie. Jak pan oceni decyzję posłów Adama Andruszkiewicza oraz Sylwestra Chruszcza o przejściu do koła Wolni i Solidarni? Oraz czy jest pan w stanie zagwarantować, że pan akurat będzie do końca w stowarzyszeniu Kukiz 15? I jak pan uważa, z czego wynikają takie masowe, można powiedzieć, odejścia z klubu Kukiz do innych ugrupowań? No, moim zdaniem wynikają z przywar ludzkich, to znaczy jeśli ktoś chce być i uważa, że ma większe szanse zostać posłem na kolejną kadencję z większego ugrupowania, które w tej chwili ma 50% poparcia w sondażach, no to decyduje się na tego typu ruch, bo argumenty, które wymienieni koledzy podejmowali publicznie, mówiąc, że w klubie Kukiz 15 jest zamordyzm, narzucana wola. No proszę mi pokazać którekolwiek ugrupowanie, w którym jest taka wolność, swoboda. Ja każdą decyzję polityczną, czyli głosowanie tymi guziczkami, robię według własnego sumienia i własnych przekonań. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. To jest absolutna nieprawda. I powiem tak, nawet w tej kadencji Sejmu nie znajdzie się takiego ugrupowania, ale moim zdaniem nie znajdzie się go od pierwszych w pełni wolnych wyborów 91 roku. Na pewno zostanie w klubie, nie planuje pan jakiś roszad. Proszę pana, ja bardzo sobie cenię swobodę, wolność przekonań, decydowania, nie narzucanie mi pewnych rozwiązań. Kieruję się rozsądkiem, wiedzą i moralnością. Natomiast patrząc, jak łamane są kręgosłupy bardzo sympatycznych i bardzo merytorycznych posłów wielu ugrupowań, no niestety ja nie jestem zainteresowany tego typu operacjami na moim kręgosłupie.